Malowniczy Park Krepecki w Tarnowskich Górach. Miejsce spotkań, zabaw i wycieczek. To właśnie tutaj znajduje się Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Szkoła, internat i miejsce integracji z niepełnosprawnymi. Tutaj funkcjonuje Tarnogórskie Oratorium. Chcecie dowiedzieć się o nim więcej? To zaczynajmy! Grudnia 1841 roku, w świeku niepokalanego poczęcia Matki Najświętszej, ksiądz Bosko przed mszą w kościele nawiązał dialog z Bartłomiejem Garellim, którego kościelny chciał wyrzucić miotłą z kościoła. Od tej rozmowy wzięło początek wielkie dzieło oratorium, które trwa do dzisiaj na całym świecie, także u nas w Tarnowskich Górach. W naszym oratorium organizujemy spotkania formacyjne, pikniki, nocki dla animatorów, półkolonie, czuwania oraz msze oratoryjne. Oratorium jest dla mnie miejscem, gdzie mogę zawsze z kimś porozmawiać, spędzić miło czas oraz robić coś dla kogoś i później mieć z tego satysfakcję, na przykład będąc animatorem na małym oratorium, czuwaniach czy półkoloniach. Oratorium to nie tylko miejsce, to przede wszystkim ludzie. Zaliczają się do nich dzieci, animatorzy, rodzice oraz księża. Oratorium daje nam możliwość zdobywania wielu nowych umiejętności, ale nie tylko, bo dzięki niemu otrzymujemy wspaniałą oratoryjną rodzinę. Nasze oratorium cechuje się tym, że jego członkowie sumiennie wykonują swoje obowiązki. Spotkania formacyjne odbywają się regularnie i każdy może znaleźć tu swój kąt i dobrze się w nim poczuć. W oratorium najbardziej podoba mi się to, że mogę poznawać nowych ludzi. Można też jeździć na bardzo ciekawe wyjazdy, między innymi na oratoriady. Oraz podoba mi się to, że pogłębiłem swoją wiedzę na temat księdza Bosko i Dominika Sawy. Moja przygoda z oratorium zaczęła się, kiedy miałem 8 lat. Wtedy po raz pierwszy brałem udział w półkoloniach organizowanych przez oratorium przy parafii salezjańskiej świętego Jana Bosko w Poznaniu, do której należałem. Później moje kontakty z kościołem, z oratorium trochę osłabły, ale znowuż powróciłem do oratorium, kiedy zacząłem śpiewać w scholi młodzieżowej w naszej parafii, która podczas różnych mszy, nabożeństw młodzieżowych obstawiała muzycznie te nabożeństwa, te modlitwy. Kiedy znalazłem się w parafii diecezjalnej, po tym jak ksiądz biskup podzielił naszą parafię salezjańską w Poznaniu, zacząłem jeździć na oratoriady, szkołę animatora, zacząłem poznawać księdza Bosko, zacząłem poznawać jego system prewencyjny, zacząłem poznawać jego metodę pracy z młodzieżą. I to trwa do dzisiaj. Przede wszystkim oratorium pokazuje mi świat młodych ludzi, przeżywanych przez nich trudności, problemów. I kiedy człowiek jest z nim całym sercem, to wiem, że ci młodzi ludzie potrafią się na to otworzyć. Przez prostą zabawę, przez jakiekolwiek spotkania, aż do poważnych, naprawdę poważnych wydarzeń, które dzieją się w naszym oratorium. Wiem, że w tych młodych ludziach jest mnóstwo potencjału, mnóstwo energii i mnóstwo dobrego serca. Wszystko zależy od tego, czy potrafi otworzyć swoje serce. Wiele razy oratorium pokazało mi, że moje przeżywane problemy są niczym w porównaniu z tym, co ci młodzi ludzie doświadczają, czy sami ze sobą, w relacjach rodzinnych, szkolnych, czy w relacji z samym Panem Bogiem. Moim zadaniem jako salezjanina, jako duchowego syna księdza Bosko, to jest towarzyszenie temu młodemu człowiekowi. Dowiedzieliście się, jakie jest nasze oratorium. Każdego dnia wiele osób przychodzi do niego, aby się pośmiać, pobawić, porozmawiać z innymi. Jest to nie tylko miejsce, ale to najważniejsza wspólnota, która jest filarem podtrzymującym cały cel oratorium. Półkolonie, małe oratoria, pielgrzymki, spotkania formacyjne, wspólne msze oratoryjne, czuwania, pikniki i wiele innych. Nie możemy pominąć, że w naszym oratorium działają również animatorzy, którzy ukończyli cykl formacji. Należą oni do grupy o pieszczotliwej nazwie Dinozaury.
Mimo że są już na studiach lub podjęli pracę, to wciąż aktywnie uczestniczą w życiu oratorium, prowadząc formacje dla młodszych grup oraz pomagając jego wychowawcy w półkoloniach. To zadania, które wypełniamy w 100% i będziemy je dalej wypełniać, bo taki jest nasz cel. Oratorium jest skarbnicą radości, zabawy, modlitwy i współpracy. Teraz już widzicie, że każdy z nas ma swoje miejsce w szkole. Jest nim oratorium. Czy w dzień, czy w nocy animator chętny do pomocy? Oratorium, odkąd w nim jestem, sprawiło, że mam stany depresyjne. Ja cię nie mogłam wstrzymać.